Witam serdecznie, z tej strony Rybka. Dzisiaj powiem na trzy tematy o jednym akwaryście, ale to za chwilę. I powiem, raczej dam wam patent jeden. Niektórzy akwaryści będą znali ten patent, ale młodsi akwaryści na pewno nie znają. No i powiem też na początku, może powiemy o kultowej rybie, którą trzymamy już ponad 100 lat w naszych akwariach. Od 100 lat została sprowadzona do Polski. Kultowa ryba PRL-u, tak samo, i podbija dalej rynki, wystawy. Także już mówię, co to za ryba, bo niektórzy mogą nie wiedzieć. A to jest mieczyk i gupik. Te pierwsze rybki były trzymane w naszych akwariach za moich czasów, wcześniejszych czasów od kolegów, i zawsze gupiki i mieczyki były pięknymi rybkami i nadal są. Co niektórzy, chciałem powiedzieć, na pewno nie będą wiedzieć, dlaczego mieczyk, samiec ma miecz. No to wam powiem dlaczego, bo niektórzy myślą, bo to samiec musi mieć miecz. No ale mają właśnie samce, mieczyki, trzy miecze, dwumiecze, a ten pospolity ma jeden miecz. No wiadomo, w naturze mieczyk jest zielony, choć nie zupełnie, bo były spotykane, jak odkryli mieczyki naukowcy, w rzekach, tam gdzie mieczyk żył i żyje, były spotykane mieczyki tak zwane plamiste, takich kiedyś nazywano. A teraz nazywamy ich mieczykami berlińskimi. Tak samo jak na Śląsku mówią podpalane. No ale tak faktycznie berlińskie. No i wracamy do tych mieczy. Co mieczyk prezentuje miecz u samca? U samca miecz prezentuje to, że czym ma dłuższy miecz samiec, pokazuje swoją dominację i dominuje innymi mieczykami, samcami oczywiście, zaraz wyjaśnię. A druga strona medalu służy mu też w zalotach u samiczki. Pływając konie i pręży się i pokazuje swoje wdzięki, jaki to nie, on jest super gość. Po swojemu mówię, tak żebyście mnie zrozumieli. Dlatego taką gra rolę właśnie ten u mieczyków miecz. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć, kochani? To, że mieczyki, to już naukowcy robili. Wiadomo, w naturze był mieczyk zielony. No jak mówiłem, plamisty to berlinka. Zaczęli te mieczyki po prostu mieszać. Mieszali z paletką i dlatego
wyszły kolorowe mieczyki. Może w zupełności nie mówię, ale w następnych filmikach powiem do porządku. Także mieczyk jest dalej popularną rybką, już kultową, tak jak i gupik. Wiadomo, gupik jest słabą już rybą. Oczywiście molinezja, tak samo. No i w dawniejszych czasach były skalary. Nie spotykałem się na przykład z paletkami za moich młodych czasów. Ale to jest kultowa rybka mieczyk. I mieczyki mi się zawsze podobały. Gupiki, molinezje, ale molinezje, black moli, czarne, całkiem czarne. Tyle, co wam powiem na temat właśnie tych mieczyków. Przyznacie mi rację czy nie, ale ja wiem swoje. Także w dalszych filmikach będę opowiadał dalej o mieczykach. No co właśnie, co należy właśnie trzymać, jak się trzyma mieczyki, to trzymamy, zależy jaki mamy zbiornik. Trzymamy bynajmniej 5 samic, jednego samca. Jeżeli chcemy, bo wiadomo, że mieczyk dominuje, samce z samcami dominują i strasznie się leją. Leją się, jak mamy 2 czy 3 samce, jeden się znajdzie taki najsilniejszy, że nawet potrafi zatłuc któregoś z samców, samiec na śmierć. Jak chcemy trzymać więcej samców, to należy po prostu w akwarium zrobić tak, żeby było dużo roślin, dużo kryjówek i wtedy ograniczymy dominację tym mieczykom i więcej samic oczywiście. Więcej samic, dlatego że no wiadomo, w rzece, tam gdzie one żyją, no zawsze dadzą nogę silniejszemu mieczykowi. Uciekną, a w akwarium, jak nie ma dużo roślin, nie ma dużo kryjówek, to on po prostu nie zdoła uciec. Nie zdoła uciec i no i po prostu zatłucze mieczyk, samiec, samca, chodzi mi o mieczyka. Także należy mieć dużo roślinek, dużo roślinności, dużo kryjówek, różnych korzeni, kamieni, tak żeby ten słabszy samiec mógł po prostu sobie umknąć, uciec temu większemu, silniejszemu. A najlepiej mieć też bynajmniej 3-2 samce, ale w większości dużo samic. To by było na tyle, co chodzi o mieczyka. Zaraz wam powiem jeden patent, ale jeszcze przed tym chciałem powiedzieć, kochani wam, jest u nas na YouTubie jeden akwarysta, który robi błędy ortograficzne. Czytałem tam właśnie pod jego filmikiem komentarze, nie to żebym się czepiał, tylko po prostu wiem na temat tego chłopaka dużo i po prostu no wiem, po prostu nie będę więcej mówił, po prostu ci co mogą zrozumieć, to niech zrozumią i po prostu niech mu to wybaczą, bo jest chory, możecie się tą chorobę przeczytać. Tą właśnie chorobę sobie zapisałem na kartetce, to jest dysortografia, dysortografia, przeczytajcie. To jest właśnie kanał Wetkarium. Także kolego, witaj w klubie, ja się jąkam, zapowietrzam niekiedy na filmikach, no ale ty jesteś po prostu na tą chorobę chory i nic się z tym nie da zrobić. Także sobie poczytajcie i wtedy będziecie wiedzieć, że nie trzeba się tam śmiać czy coś takiego. Nie mówię tego po złości, tylko po prostu mówię, żebyście zrozumieli. Dobra. Tu jeden kolega w komentarzu mi pisał
tło. Ja, jak ten akwarium zamawiałem, to po prostu poprosiłem z tłem, to jest folia, ale można sobie tanim kosztem pojechać do sklepu z tapetami. Oczywiście kupujemy tapetę, słuchajcie, do oklejania mebli, tylko sprzedawcy albo pani, która tam sprzedaje te tapety, poprosić, żeby odkleiła róg papierku, co jest przyklejony na tapecie, żeby był czarny. I tą stroną naklejamy akwarium z tyłu, taką tapetą do oklejania mebli, wyłącznie tylko do mebli. Tylko trzeba pamiętać, żeby sobie po prostu dobrze odtłuścić, wymyć i wtedy naklejamy. Będą potrzebne dwie osoby, ta co nakleja i ta co będzie odciągała papierek. Ja tak kiedyś naklejałem właśnie sobie akwarium z 240 litrów i pięknie miałem tło czarne, tak jak tu widzicie. Niczym się nie różni. A jeżeli jakieś bąbelki wyskoczą, bo mogą być z tyłu, to tylko wystarczy zaczekać igiełką dziureczkę nakłuć i ten bąbelek wciągnie do szyby za jakiś czas. Także taki patent. Słuchajcie, więcej bym powiedział o mieczykach, ale to by trwało bynajmniej pół godziny, godzinę. A wiadomo, że każdy nie ogląda tych filmików. Także tyle, co mogę powiedzieć. Także, co chodzi o wędkarium, o tego chłopaka. Interesuje się akwarystyką, chce nagrywać, ale ma właśnie problem z tą chorobą. I musicie mu, kochani, to wybaczyć. Także to jest choroba. No niestety, nic na to nie poradzimy. Nic na to nie poradzimy, to jest choroba. No i tyle. Tak samo ja niekiedy się zacinam, zapowietrzę, nie wypowiem dobrze zdania. No tak mam, no i trudno. Nic na to nie poradzę. Dobra, będziemy kończyć. Dlatego ten filmik nagrałem. W następnym filmiku nagram. W następnych filmikach będę dalsze części nagrał o tych mieczykach. Także to jest piękna rybka. Kultowa i są różne rodzaju mieczyki. Także każdy, może nie każdy wie, ale większość akwarystów o tym wie. Ale będę przypominał, też oczywiście nagram filmik o starej akwarystyce. Tak se powspominam dawne czasy. Pokażę na filmiku, jak wyglądały. Jak wyglądał sprzęt, który filtrował akwaria, jak wyglądały akwaria w latach 70., 80. Także będę nagrywał dla Was, dla młodych, bo starsi to wiedzą, nic nie trzeba mówić, ale ci, co mają po 20 lat, czy tam po 30, to starej akwarystyki tak naprawdę nie znają. Nie znają, bo już były akwaria szklane. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę dużo zdrówka. No i naprawdę polecam tapetę do mebli. Tylko pamiętajcie, poproście w sklepie, czy jest czarna. Pod papierkiem. Jak jest czarna, kupujemy. Tanio wycholi na wymiar, ucinają, przyklejacie i macie czarne tło. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do następnego filmiku. Wybiorę jakieś kanały do polecenia. Link będzie pod moim filmikiem. Kłaniam się nisko dla Was wszystkich. Dziękuję Wam za wszystko, że wchodzicie, subskrybujecie, lajkujecie, piszecie.
jest super. Także pozdrawiam serdecznie. Do następnego filmiku. Cześć Wam, kochani, wszystkim. Życzę dużo zdrówka.